Zbigniew Waśko upomniał się o remont drogi na spotkaniu z byłą premier Beatą Szydło. Radny gminy Żyraków, a zarazem sołtys Zasowa, wykorzystał przyjazd europoseł i poruszył ważne kwestie. Od 12 lat staram się o remont drogi Zasów-Dąbrówka-Wisłocka i nie mogę się doprosić. Ta droga była remontowana 41 lat temu, mówił w Domu Kultury Śnieżka. Proszę Państwa, przyszedłem tu na spotkanie w takiej sprawie. Dla mnie to, co powiem, jest to bardzo bolesne i chciałbym, żeby to pani premier Szydło usłyszała. W mojej miejscowości w ostatnich wyborach na prezydenta głosowało prawie 92%. Do parlamentu prawie 80%. Ale o co chodzi? Odwiedziłem tu wszystkich parlamentarzystów, marszałka, senatorów, wszystkich, którzy zostali wymienieni, którzy przemawiali. I w tym jest problem, że od 12 lat staram się o remont drogi Zasów-Dąbrówka-Wisłocka. To jest droga, która łączy dwa powiaty, powiat dębicki i mielecki, i nie mogę się tego doprosić. Jakoś, gdy przychodzi do tego, to wszyscy panowie i marszałek i wszyscy czują wielki opór. To jest bardzo nieładnie. Ta droga była remontowana, proszę Państwa, 41 lat temu. Za komuny była zrobiona, a teraz ta droga, niech sobie Państwo wyobrażą, 41 lat. Mnie to zmusiło, powiem tak, mam wielką tremę, ale musiałem to powiedzieć, bo co do Państwa się zwracam, posłów i z Mielca, i naszych, to tak jakbym mówił, jak mówił dziad do obrazu, a obraz do niego ani razu. Zero reakcji, zero czegokolwiek. Jest bardzo dużo takich miejscowości, które potrzebują wsparcia właśnie takich dróg. Kolejną drogą, którą chciałem poruszyć, to jest droga z gminy Czarna, to jest pan wójt, z przerytego boru do Dąbia, gdzie jest droga kamienista, już, to jest droga kamienista, tam ludzie jeżdżą, tam ludzie żyją, tam ludzie chcą mieć odrobinę luksusu, nie, w niektórych miejscach przebudowuje się drogi po 2-3 razy, a tu nie ma na jeden raz. Postaram się powiedzieć, jak były samorządowiec. Tutaj wymieniliśmy uwagi, już mniej więcej wiem też, o co chodzi. Więc panie sołtysie, przede wszystkim chcę panu podziękować za pana pracę, no bo to rzeczywiście bycie sołtysem nie jest łatwe, a sołtys jest zawsze potem wójt, burmistrz, tym pierwszym, do którego się przychodzi, prawda? No i pewnie, że chcielibyśmy mieć wszyscy i te drogi jak najlepsze, i kanalizacje, i wodociągi, bo tego bardzo dużo jest. I teraz o szczegółach tego, akurat dotyczących tej drogi, powie pan marszałek, bo ma tutaj szczegółową wiedzę, ale ja tylko chcę państwu powiedzieć tak. No, rzeczywiście bardzo dużo jest do zrobienia jeszcze. Myśmy zrobili bardzo dużo i to też mówię właśnie z perspektywy swoich doświadczeń kiedyś człowieka pracującego w samorządzie. Jak byłam burmistrzem, mogłam pomarzyć o takich programach i o takich projektach. Zresztą mówił pan wójt tutaj o tym, jakie w tej chwili są kierowane do samorządów. I mogą z tego skorzystać wszyscy. I to jest najważniejsze. Ja pamiętam taki czas, kiedy naprawdę tych pomocowych środków dla gmin takich, ja rządziłam gminą ponad 20 tysięcy mieszkańców, za mała na dużą miejską gminę, za duża na wiejską i zawsze nam gdzieś brakowało, a to w tym programie się nie mieściliśmy, a to w drugim. Takie to były czasy, trzeba było szukać różnych możliwości. I chcielibyśmy, żeby każda polska miejscowość, nawet ta najmniejsza, i każda ta droga również na pograniczu dwóch powiatów, żeby też była zrobiona i będzie zrobiona. Tylko teraz musimy się zastanowić wszyscy, dlaczego to tak dużo jest jeszcze do zrobienia. No bo jak przez 8 lat słyszeliśmy, że pieniędzy nie ma i nic się nie da zrobić, i Polska była zwijana, i był taki model rozwoju, tutaj pan marszałek też lepiej wie ode mnie, świętej pamięci pani minister Grażyna Gęsicka, która była w naszym rządzie, to jej zawdzięczamy to, że ona zmieniła to myślenie i powiedziała, nie, ma się rozwijać każda miejscowość w Polsce. Platforma z PSL-em postawili na duże ośrodki. Przypomnijcie sobie państwo, jak wasze miejscowości wyglądały. Czy były środki na drogi, czy były drogi na, czy były pieniądze na szkoły, na domy kultury. Myśmy uruchomili bardzo dużo takich programów i projektów właśnie dla samorządów. Strażacy, ochotnicy, pewnie też państwo mogli powiedzieć, jak duże wsparcie otrzymują.
koła gospodyń. Każda organizacja społeczna, która jest tym największym dobrem w tych mniejszych środowiskach, dzisiaj jest dostrzeżona. Oczywiście pieniędzy zawsze potrzeba więcej i chciałoby się zrobić więcej. Ale właśnie to jest nasza teraz rola i zadanie i myślenie, jak to zrobić, żeby jeszcze te kolejne, jeszcze niezakończone inwestycje były zrealizowane. I będziemy się starać. I my z Bogdanem w Europarlamencie, i moi koledzy w parlamencie, a pan marszałek z wójtami i starostami tutaj na miejscu państwa, ale potrzebujemy właśnie i waszego głosu, i sołtysa każdego, i każdego wójta, po to, żebyście państwo później umiejętnie te środki wykorzystywali i przede wszystkim zwracali uwagę na to, gdzie ma, jeszcze jest jakaś potrzeba. A programów takich jak te inwestycyjnych dla samorządów lokalnych będzie jeszcze bardzo dużo, bo one są wszystkie przygotowane i tak jak państwu powiedziałam, słyszycie, pan premier jeździ też, ogłasza kolejne programy, projekty i to wszystko będzie realizowane. Tyle tylko, że musi być rząd i musi być samorząd również, który wie, jak to zrobić i chce to zrobić. I tak jak tutaj już mówiliśmy, wszyscy moi koledzy też podkreślaliśmy i tutaj w tej ostatniej wypowiedzi pana, za którą bardzo dziękuję. No, szanowni państwo, sam człowiek nic nie zrobi, no tak to jest. I w rodzinie czasami się kłócimy, czasami się spieramy, ale wiemy doskonale, że bez tej rodziny sobie nie poradzimy. Tak samo i my w tej naszej wielkiej polskiej rodzinie. No każdy ma swoje zadanie, jesteśmy gdzieś tam umiejscowieni i musimy w jedną stronę ten wózek nasz ciągnąć. I to jest najważniejsze, żebyśmy go w jedną stronę ciągnęli i żebyśmy byli w tym zgodni. Bo jak będziemy skłóceni, będą różne zdania, to pewnie niewiele się uda zrobić. Ale każdy z nas ma swoje zadanie i na każdym tym etapie my musimy siebie wzajemnie wspierać. My dbamy o to z panem posłem Rzońcą, żeby te pieniądze w Parlamencie Europejskim, żeby interesy Polski były zachowane, bo rzeczywiście tam się trzeba rozpychać łokciami, walczyć bardzo i nie dać sobie wmówić, że Polska ma mieć inne prawa niż pozostałe kraje członkowskie. No i na każdym szczeblu te środki, te programy są przygotowywane, także myślę, że i ta droga na pograniczu dwóch powiatów będzie zrobiona, a szczegóły tutaj pan marszałek jeszcze dwa zdania na ten temat. Marszałek Władysław Ortyl zapewnił, że remont drogi Zasów-Dąbrówka-Wisłocka jest już w planach. Dobrze, że tu sołtys wspomniał o tym, bo te kwestie trzeba i przypominać, i tego parlamentarzyści są, słyszą, my też jako samorządowcy jesteśmy. No jest pewien postęp, który myślę, że pan sołtys wie, zostało już zawarte porozumienie między dwoma powiatami, tego wcześniej nie było. Proszę państwa, i to już myślenie takie oczywiście jest. Ta droga jest ważna, istotna z punktu widzenia dojazdu z Mielca do Dębicy i z miejscowości przyległych. Taka jest prawda. Sama droga wojewódzka, która jest między Mielcem a Dębicą, no, nie starcza dzisiaj, można powiedzieć, jest to droga obciążona, no jedna z bardziej obciążonych dróg w województwie. Dojazd do autostrady, dojazd do stref przemysłowych w Dębicy, w Pustkowie, w Mielcu, prawda, to naprawdę jest duży ruch, pracownicy się przemieszczają, między tym my to widzimy. No i ja myślę, że właśnie Fundusz Dróg Samorządowych jest takim funduszem, który no może temu sprostać i będziemy w tym kierunku oczywiście zmierzali. Przypomnę, że też słabe zjazdy były z autostrady, państwo o tym wiedzą. I węzeł wschodni, i węzeł zachodni dla Dębicy, trzeba było zrobić nowy most przez Wisłok. Też tutaj wielkie wsparcie też pana przewodniczącego Czesława Łączaka i wszyscy zabiegamy o te sprawy i takie lokalne, prawda, z punktu widzenia sołtysa, z punktu widzenia wójta, prawda, powiaty się też porozumiały, prawda, i też wspieraliśmy powiat i będziemy wspierać w dalszym ciągu przy tych zjazdach, żeby je dokończyć, żeby one mogły po prostu też funkcjonować. I następnym, kolejnym krokiem powinna być ta logiczna decyzja, o której tu pan sołtys wspomniał, czyli remont tych dróg powiatowych między powiatem mieleckim a powiatem dębickim. Także to jest też, co nas czeka. No i też myślę, że trzeba powiedzieć tak, że my czekamy też na te środki europejskie, o czym tu pani premier wspomniała, pan europoseł Bogdan Rzońca powiedział, proszę państwa, bo środki te są ważne, istotne.
też otrzymujemy środki z rządu i myślę, że jak te dwa źródła się zejdą, to naprawdę będziemy mogli dużo tych zaległości. Ja mówiłem o wielu rzeczach, które zostały zrobione przez dziesięciolecia, nikt się tym nie interesował, ale jeszcze ich trochę zostało. Przykładowa jest ta droga, o której sołtys wspomniał. 40 lat drobnymi remontami, drobnymi tymi się jakoś załatwiało, ale to już nie te czasy, trzeba zrobić dobrą jakość, dobrą drogę, bo ona rzeczywiście służy mieszkańcom dla bezpieczeństwa, służy gospodarce, czyli rozwojowi, prawda, dlatego ma znaczenie. No i do tego też odciążamy te dwie drogi też tą właśnie podkarpacką koleją agremacyjną i tym remontem tej linii L25, która po, że tak powiem, kilkunastu latach została przywrócona do eksploatacji. Kiedyś ją po prostu skasowano, a kto, nie będę mówił, bo to już kilka razy te rządy tu były wymieniane, prawda, to żeby się Państwu nie znudziło, prawda, bo tak jest. No, taka prawda, musi działać kolej, musi działać droga wojewódzka, musi działać droga powiatowa i wtedy ten potok pasażerów w bezpieczny sposób będzie mógł się przemieszczać. Także dziękuję sołtysowi za to wsparcie tej drogi. Dziękuję bardzo. Posłanka Parlamentu Europejskiego Beata Szydło odwiedziła Dębice w ramach serii spotkań z mieszkańcami całego kraju. Wydarzenie miało charakter otwarty.